drogie panie, dzisiaj w roli modelek, czy to był twój pierwszy raz? Nie, chyba mi się zdarzyło jeszcze już kilka razy pójść w takim pokazie, ale zdecydowanie ten był najlepszy. Lubisz? No jest okej. A w domu lubisz się przebierać? No, mamy rzeczy zawsze, ale tak stroić się, tak jak wychodzę normalnie na ulicę, ubrać jakieś dresy, czapkę, łańcuch i tyle. Czy mama chętnie pożycza swoje rzeczy córce? Jest już fajnie, bo Vanessa wchodzi w moje t-shirty, więc to jej się zdarza, że często gdzieś tam podbiera albo pożycza. Ale to jeszcze nie jest ten styl i ten etap, żeby podbierać na przykład sukienki, czy też spodnie, bądź takie rzeczy, które ja wkładam na siebie do telewizji. A dziewczynki lubią chodzić w butach mamy, czy to się zdarza? Czy to się zdarza? Proszę pytać pani Vanessy. Nie, to się raczej nie zdarza. Nie kręcą mi jakieś takie obcasy raczej. Pierwszy raz jesteś w roli modelki? Ja jestem już, nie wiem już który raz, ale może nie liczmy w takim razie. Co roku tak naprawdę biorę udział w tej imprezie. Ze względu na to, że oprócz tego, że jest to fajna zabawa, to pomagamy też innym w tym roku. Zaradna mama na tą fundację tak naprawdę zbieramy, więc fajnie, fajnie, że w czymś takim można wziąć udział. A jak byłaś małą dziewczynką, marzyłaś o tym, żeby zostać modelką? Nie, nigdy. O większości rzeczy, które mi się w życiu przydarzyły, nie marzyłam. Miły przypadek albo tak po prostu miało być. A o czym marzyła mała Omena? O czym marzyła mała Omena? Na pewno nie miałam sprecyzowanego zawodu, który chciałabym wykonywać. Na pewno wiedziałam, że chciałabym być wykształcona i to się udało uczynić. Marzyłam, jak pewnie większość dziewczynek wtedy, o różnych zabawkach, o podróżach i o tym, żeby się te marzenia takie bardzo intymne spełniły. A o czym teraz marzą dziewczynki? Teraz? Pewnie, na pewno jakaś tam zabawka, jak mama też, żeby na przykład niektórzy bardzo chcą zostać sławni. Zależy od każdego człowieka. A ty o czym marzysz? Ja marzę, żeby zostać chirurgiem albo modelką. Czyli jednak modeling. Ja myślę, że na początku może trochę modelingu, a później ta chirurgia to tak, bo tata jest mój kardiochirurgiem, zresztą jesteśmy fankami serialu Grey's Anatomy, więc stąd chyba ta fascynacja tym zawodem, zresztą jakże pięknym. A jakie plany wakacyjne? Vanessa, no dwa obozy sportowe. Jeden, że tak powiem, ze sportami wodnymi, a drugi, bo trenuję piłkę ręczną, no to taki typowo już obóz sportowy, kondycyjny, techniczny. No i pewnie jakiś może weekend uda nam się spędzić nad polskim morzem, ale nie dłużej niż weekend.